Dobra, to witam Was serdecznie w nowym roku. Na naszym kanale. Tak, na naszym kanale bez zmian. Także z racji tego, że to jest nowy rok, to z tym nowym rokiem życzymy Wam wszystkiego dobrego, dużo szczęścia. Zdrowia, pomyślności, żeby się wszystko... Opłacalności, o Jezu. Żeby Wam się dobrze, lepiej żyło w tym nowym roku. Wiem, że nie powinno się mówić o polityce, ale jak to znajoma mówi... Za Tuska jest jakoś lepiej. Mianoś wszystkich fefeszki. Życzymy Wam, żeby Wasze wszystkie plany, marzenia w tym roku się zrealizowały, oczywiście w zależności od potrzeb. No i co? Co jeszcze? Czego jeszcze mogę im życzyć? A ja nie wiem. A Weronika, a ona już nie wie. Także, co złego, to nie wiem, co najlepsze. A my życzymy Wam właśnie tak. Wszystkiego, co najlepsze. I witamy Was z ciągnika, ponieważ co? Wywozimy tanie zboże. Lepiej już chyba nie będzie, więc my już któryś dzień, z kolei już nawet nie wiem, który, bawimy się ze zbożem. Nie wiem, który nawet dzień. Nie chcemy nikogo okłamać, więc nie będziemy mówić, który. Może sąsiad policzy? No. Więc my jedziemy zestawem z wieltonką, chwilę, odwrócę ekran, z przodu mamy naszego tatę, oczywiście wszystko niezbyt czyste, warunki o, u nas nie są... nie jest zielenio, nie gadaj. Warunki u nas są takie, że wczoraj było jeszcze ładnie biało, a teraz jest biało. I teraz też jest dalej biało. Ale mamy dzisiaj ile? Z 5? 5 stopni ciepła. 5 stopni ciepła, oczywiście wszystko oplandekowane. Ponieważ rano padał deszcz. W sumie dalej pada. Wera, a skąd ty taką ładną czapkę dorwałaś? O, zawstydziłaś się? O kurczę. No skąd? A wziąłem sobie. A wzięłaś sobie? Pożyczyłam. Pożyczyłaś? A od kogo pożyczyłaś? Od siebie samej. Podoba ci się? No fajna, fajna. Pokaż swoją. Było widać. A czapki ogólnie są dostępne na naszej stronie internetowej. Weronika, autopromocja. www.gr.zaloga.pl. Tak, gr.zaloga.pl. Także zapraszamy Was serdecznie. Dostępne są. Co? No dostępne są czapki, bluzy, polary, koszulki, kalendarze. O czapki mówiłam. To tyle. Także czapki to w sumie oczywiście już końcówka. Każdy pyta, czy to są tylko damskie. To jest wszystko męskie i damskie. Tam jest wszystko napisane, więc wystarczy przeczytać. Tak. Czapki są uniwersalne, kalendarze to są dla każdego, a koszulki, polary i tak dalej to są już z podziałem na płeć. Oczywiście jest tam też zapisek, jest grafika odnośnie rozmiarówki, są tabelki, wystarczy wszystko pomierzyć, także nie ma mowy o pomyłkach. I oczywiście ja powiem też, od kiedy wysyłka, bo też żeby nie było, że ktoś napadł. Wysyłka czapek i kalendarzy jest na bieżąco, za to odzież jest z wysyłką od, no tak można powiedzieć, jak my nagrywamy to w tym tygodniu, to od przyszłego tygodnia, więc zapraszamy Was serdecznie do zakupu. W opisie oraz w pierwszym komentarzu przypniemy Wam link. Zrobimy tak. Tak, tak będzie. No, Weronika. Potwierdzam. Weronika ma... Potwierdzam swoim nazwiskiem. dosłownie swoim nazwiskiem. Weronika ma kolor szafirowy, a ja mam ciemną zieleń, także w sumie ten kolor jest taki nietypowy, ponieważ w każdym, w zależności od oświetlenia może w ten sposób, ten kolor wygląda inaczej, także było bardzo dużo zapytań o polary, o bluzy, o koszulki, także koszulki w sumie występują nawet w dwóch kolorach, w białym i w czarnym, także w sumie co tam, zobaczycie sobie sami, także macie link przypięty. No, a, dałyśmy się namówić. Zamówienia na odzież przyjmujemy do końca tygodnia. Tak, także warto się pośpieszyć, aby zaopatrzyć się. O nie! Co? Co my mówimy? Przecież ten film będzie w niedzielę. No to akurat będą mieli jeszcze chwilę. A, no to w takim razie zamówienia przyjmujemy do poniedziałku. O. No, tak, tak zrobimy. O, ktoś nam ma. Albo tacie. Chyba tacie. No, i teraz jeszcze chciałabym wspomnieć o tym, że każdy się martwił o nasze pszenice. A nasze pszenice, jak Weronika, wyglądają? Ślicznie. Ślicznie. No, więc nie ma to tamto.
Nasze pszenice wyglądają ślicznie, a pszenice z ostatniego sezonu aktualnie wywozimy. No, na skup w sumie nie mamy daleko, także tyle dobrze, jak co nie? Daleko. Przyjedziemy dwa dni. Także dzisiaj rano wstałyśmy, załadowałyśmy tanem. No, w sumie teraz jak się wstaje, to jest jeszcze ciemno. W lecie jakbyśmy wstawały, to by było jaśniutko, a teraz w ogóle staje się, jest ciemno, plucha teraz jeszcze. Patrzcie, ale co tu jest. Dzisiaj woda na ulicy. Pszenica na ulicy. Pszenica na ulicy. Rozsypie, co to jest. No, w ogóle tata troszkę na nas krzyczy, bo my jak ładujemy, bo ogólnie w tym roku to my pilnujemy, w sumie jak co roku w sumie, pilnujemy z po prostu jak są dopełnione przyczepy i troszkę porozsypywane jednak jest, bo my uznałyśmy z Weroniką, że nie ma co, nie ma pustych przyjazdów. O, no roz... jedź panie, jedź. Bo... A ja myślę, że tak mrugasz do mnie, jak się patrzysz. No, więc tutaj jest... No to środkiem. Nie zjedno. Zapakowane, ile się da. Co, nie Weronika? Patrz. Co? Nic. Śmieszna sytuacja. Śmieszna? Śmieszna sytuacja. A teraz go trzeba zdupczyć, o tak o. Tak. Tato zahamuje, ja wjadę i od kipla. Tak. I naleśnik gotowy. O, ktoś jeszcze też na... Weronika, jak to na... tak, że dzisiaj wszyscy nas mijają? Czekaj, trzeba zjechać, bo bus jedzie z tego. Ładnie, trzeba kulturalnie... Żeby później nie mówili, że o, jechały dwie blondynki i nikogo nie chciały przepuścić. Ale nie, kulturka musi być. Proszę bardzo. I w ogóle zapewne będą pytania o ocenę. To nie jest zdecydowanie to, co chcielibyśmy, aby było. Ojejku, jak teraz zaczęło padać. Bo teraz szybciej jadę. Oj tak, na pewno rozwinęłaś, no tak. Rozwinęłaś prędkość światła. No tak, no mnie widzisz. No Weronika, odnieś się teraz ty. No, nie jest źle, nigdy nie było. Znaczy nie jest dobrze, nigdy nie było i nie będzie. Także dawajcie znać. Nie zapowiada się, żeby było dobrze. Jak tam sytuacja u was? Czy wy sprzedajecie zboże, czy może sprzedajecie jeszcze w żniwa? Czy właśnie będziecie jeszcze później sprzedawać zboże, albo w ogóle jak sytuacja u was z nawozami. U nas na przykład jest zamówiony RSM 32, który ma zjechać w sumie gdzieś teraz na dniach. I co jeszcze powodzi możemy? Się. Co nie? No. Jak RSM kupują, to powodzi się. Także w zeszłym roku po raz pierwszy zdecydowałyśmy się na RSM. Czy pierwszy? Kiedyś tam jeszcze, jak byłyśmy za naszej młodości. Młodości naszej? Za naszej młodości. A ja co, ja stara jestem? No, już tobie tak, no. Co? No to jeszcze pamiętam, że był stosowany RSM jeszcze w tym naszym takim starym opryskiwaczu, który chyba nawet nie był pokazywany u nas na kanale. Mieliśmy taki malutki kiedyś opryskiwacz i takie przedłużane końcówki, takie wężyki, o w ten sposób, takie żółte do tego były stosowane. Więc coś tam tego RSM-u było stosowane, ale to jeszcze nie było na taką skalę, jak jest aktualnie. Więc to też się przyczyniło do tego, że mamy zbiornik na RSM, dzięki czemu to przechowywanie RSM-u jest wygodniejsze i nie musimy się bawić w jakieś tam, wiecie, mamuzery, przelewać to i tak się bawić. Więc tutaj stosowanie jest zdecydowanie wygodniejsze. Prawda, Weronika? Ja nie mogę, ale tu krzywo. No właśnie widzę, jak się skrzywił z tyłu tandem. Co to? Nie wiem. No, dzień dobry. Ale dzień dobry? To... Ty kiwnęłaś, nie wiesz komu. Ale też, no to już... No, jakbyś wróciła tutaj ten tandem. To byś zbierała. Oj, oj, oj. O, ziarenku. Oj, oj, oj. Ale tutaj widzę, ktoś rozsypał mi to sporo. No w ogóle, jak będziecie mieć jeszcze jakieś pytania do nas, to wiecie, zawsze i wszędzie... To nie pytajcie. Pytajcie. Nie, no, żartuję. My postaramy się odpowiedzieć, jak nie ja, to Werka. No. A my jesteśmy już na miejscu. No, już można powiedzieć, że jesteśmy. To nie kłamuj. Dobrze, dobrze, nie będę kłamać. Ciężki do życia jakieś. Mówisz?
Dlaczego tak ciężko jest? Widzisz, przecież Fendem musi się wodzić. O, Weronika, Fendem się wodzi, jak ciężko faktycznie. No, hamulcuj. Dlaczego on nie wjechał na wagę? A ja nie wiem. Może tu jakaś lewizna będzie kręcona? A bo on chce, żebym ja pierwsza wjechała. A to spryciula. A, se nawrócił. Se nawrócił, se może to se nawrócił. Teraz równiusiu. Równiusiu-niuniu. Teraz, żeby nie spaść. Daleko byś nie poleciała. No, oj, nie wiem. Już nieraz się wjeżdżało. No tak, tak. A co nie? Weronika dzisiaj liczyła, ile lat ma prawo jazdy. I ile naliczyłaś? Chcę policzyć od 16 roku życia. No, także... Każdy sobie może policzyć. Tak, Weronika boi się, że źle policzy. Nie, no, żartuję, żeby nie było. Także wjeżdżamy na wagę. Tandem się ledwo mieści, ale to jest wszędzie. Już będzie? Zmieściło się? Dobra, to ej, robimy... to z nami ważymy? Ty, Ameryka, ja mam pomysł. Co, oszukamy o teraz 50 kilo? Teraz ważymy, a później wysiądę. Razy, a później wysiądamy. Ale to będzie jakiś metr będzie ważył. No obie, po 50 kilo. Ja nigdzie nie idę, gdzie mój ten... O, jest gospodarz. Coś macha, on może chce z wami przywitać. Nie, szkoda, że wyciągnę zgasić. Pewnie tak. Także gospodarz poszedł przodem. Gospodarz, co? Ja czekam na... Na cud? Cudu nie będzie. Co ty myślisz, że jak tu będziesz, czym dłużej będziesz stała, tym cenę będziesz miała wyższą? Weronika. Już mogę jechać? To po co każdy mi gasić? Jedziemy. Ameryka, jak kiedyś tu przyjedziesz i będziesz chciała jechać tędy z powrotem, to się nie pchaj. To ja, się nie pchaj? No to nie jedź, bo ja w tamtym roku... No, co zrobiłeś? I co zrobiłeś? Bo się nie... No nie, za mało miejsca. Na co za mało miejsca? Bo ci jakoś nie rozumiem. Żeby się wyrobić. Jak się wyrobić? Oj, wiem, o co ci chodzi, no, ale tak jakoś nie po polsku mówisz. Zmieszczę się w tym? Nie no, wszyscy się mieszczą, to i ty się zmieścisz. Ej, ja mam jechać tam! Niebieski kapturek. To jest marfetka? O, właśnie. Tego mi nie brakowało. Będzie? Może. Przeklikaj na komputerze. No, żeby nie było. Żeby co nie było? Patrz, no to i to i stoi. Pixie! O, i nawóz, ty, ino brać! Ty, Marlenka, myślisz o tym, co ja? Na obciążnik się zmieści dwa worki. Gdzie ty na obciążniku dwa worki? Żeby jeden. Dwa. Ale za to na tandemie, to wiesz. Albo wiesz, tu niedaleko to na plecach przyniesiesz. Powodzenia życzę. Jak na, przyniesiesz na plecach, to 1000 zł płacę za kurs. Co tam? Stój! Nie powiedział. Weronika, co ty w McDonaldzie byłaś? Co tu za papierki? A to z samochodu tato mi oddał. A, to tatuś w maczku się stołuje. Tak. Co? Co ty mówisz? Ja? Ja? Dlaczego ja? To na nas popadło, więc idziemy. Idziemy? Nie, idziemy. Chodź, no. Przyjdziemy się. Dobra, to... No. Nie ten, nagrywa, idź dalej. Idziemy w jego celu. Się rabotają. Gdzie ta Weronika?
Jaki Szkoda? Macie jaką Szkodę? Wodoodporny. No. A się ludzie na nas... To ty zaraz będą mówić, to te influencerki z kotlic. Boże, wczoraj było moim zdaniem przyjemniej pracować, a teraz już się zrobiła taka plucha. Nie. Tak ciepło. New Holandzik. Też. Brudny. A czemu ja miałam z tobą iść? Co, ty sama? Ja się sama boję. Bo ja myślałam, boisz się? Bo ja myślałam, że ja się zbudzę, ale nie już. No, także mamy i naszego smerfusia. I z tyłu oczywiście ósemeczka załadowana. Po brzegi. Po brzegi. Także po raz kolejny wjeżdżamy na wagę. I w sumie to idzie nam dosyć sprawnie. Bo tak naprawdę to tyle, że wczoraj byliśmy w nocy załadowani, to zrobiliśmy teraz kurs. I rano się teraz załadowaliśmy jeszcze. Bo tak naprawdę to robimy jak? Tatuś wozi. No, wygodny człowiek. Akurat jak on zdąży zrobić kurs, to my kończymy akurat, ładować. Akurat dzisiaj tak było, że jak ja podjeżdżam, żeby już miało ładnie, pięknie, żeby sobie wyjechać. No bo jednak wiecie, załadować jeszcze plandeka, no i... Ale nawet stąd widzę, jaki jest pięknie załadowany. Pewnie no. Nagrania nie będzie widać. W sumie tak z boku przyczepy najbardziej widać, najlepiej. Bo a patrz, ciągnął plandeka, się z tym zaczepił, ale już odbijają. Ano. Więc w sumie nasz tatuś jest tak wygodny, a później i tak nam powiecie, że nic nie robimy. Ale to chyba tak wszędzie jest, więc... No. Nie ma się tym przejmować. No. Jeszcze jakbyśmy się tym przejmowały. W ogóle wczoraj był taki przedstawiciel, mówi, że no, że to jest ewenement, że no, że dziewczyny pracują i tak dalej, a ja się nie tak na tata... Być. A ja się tak na tatę popatrzyłam, bo ciebie przy tej rozmowie nie było. Ja się tak na tatę popatrzyłam i mówię, no a ty nie doceniasz. O, on mówi, czekaj, jak on powiedział? Słyszałeś czy nie? Nie. Że nas nie wolno chwalić? Czy coś takiego powiedział? No także widzicie podejście naszych rodziców. Kiedyś, to może w tamtym roku było czy coś? Mama się pytała tata, czemu mnie nie chwali. To on właśnie powiedział, że nie można mnie chwalić, bo się zgorsza. Także dawajcie znać, jak u was jest, jak u was to wam. Ale liczę, że pewnie jest podobnie. Oby nie gorzej. No. Także. Także sobie stoimy, czekamy na wjazd. Ciągle pada. A Weronika ziewa. Co, nie wyspałaś się? Co w nocy robiłaś? Weronika już w nocy śniła o tym, jak będzie tandem rano ładować. Jezu, ale dzisiaj rano, nie wiem jak tobie, ale mi się tak dzisiaj ciężko ładowało to, pilnowało. No bo wczoraj było jakoś lepiej. Dla mnie dzisiaj jest lepiej, mimo że pada, bo jest cieplej. No. A wczoraj było tak. To się mi teraz nie poprawi. No. I tak chodziło. No i oczywiście rękawiczki na zmianę. Dzisiaj o, nówka, sztuka, nieśmigane. Ja nie wzięłam tego. No. I ogólnie to przy rozładunku to wam pokażemy już może na miejscu, chociaż już mam ponad 19 minut materiału. Pokażemy wam, chociaż nie wiem czy w tym odcinku się wyrobię, ale jak nie to w kolejnym, jak wyładowujemy zboże z silosów, bo też szuflowanie nam trochę zostało, prawda Weronika? Bo ogólnie to rozładunek nie jest ciężki, wystarczy wszystko poustawiać. Nie wiem co chcę. A. Wysiadamy? To wysiadamy. Kurde. Wystarczy wszystko poustawiać. I samo leci, co nie Weronika? Przyznaj się Marlenka, że musimy cukru ładować. Na prawdę. Co takiego mówisz? Jechać, już waga uciekła. Zeszliśmy. Nie lubię takiej pogody.
gdzie ta moja siostra zaginęła w akcji. O, jednak nie zaginęła. Co? Nic. No, tatuś chyba na ploteczkach, co? A gdzie tam? Patrz, wszystko. Przyjechaliśmy na dwa ciągniki i ja muszę na dwa ciągniki skakać. Mogłam iść ja, to powiedziałeś, żebym z tobą szła. Ale gdzie iść? No ja mogłam pójść i nie podjechać. Nie mogę. Dlaczego nie mogę? Oj, było tak. No, co wymyślisz? Bo... Jak się dowiem, to ci powiem. Dobra. No i takim oto sposobem jedziemy sypać. Jedziemy sypać. W tamtym roku tutaj było fajnie tak, że no, dużo, bo... była kolejka, co nie? No. I tam sypali, tam gdzie przyjechaliśmy, gdzie widziałaś? No tak, widziałam Weronika. No to na filmie też jest pokazane, że tam u góry ciągniki sypią. No. A ja wjeżdżałam bez kolejki, bo przyjeżdżałam Fendem. Kliknij na tym. Fendem z Wiltonką. I sypałam właśnie od tej, gdzie teraz będziemy sypać. To było fajnie, ale teraz kolejki nie ma nic. O, tutaj sypałaś? Tak, tutaj, bez kolejki, a każdy stał w kolejce, czaisz? O kurde, Weronika. A tu trochę mało miejsca. Tu to mogę wyjechać. Za mało szybę. Bramę! Ale to na bok sypałaś, tak? No tam tatuś właśnie rozładowuje. Ja tam nic nie widzę. No to ty chcesz widzieć. Gdzie mam cofę, chciałabym sobie widzieć. Wysiąść ci? No ja nie widzę nic, więc mogę. Dobra, to przerywamy. Dobra, razem z moją pomocą... O, już czapkę wybrudziła, a ja Weronika. Ja? No było to masz na czapce, a weź się tylko... Daj taki się czysto ubrać, już się wybrudzi. Widać dziewczyna ze wsi. No, także... Ja się zmieszczę? Weronika, nie, zostanie ci tandem. Niewytrzymania, a mówią, że to baby tak kombinują. Ale jakby nie baby... Nie można było normalnie na tył wysypać? Ja nie wiem, ale jakby baby tak kombinowały, to by baby krócej żyły, a to chłopy krócej żyją. No. Bo baby są mądrzejsze. Weronika, ale wiesz, jaki procent? Naszych widzów to są mężczyźni. Co? Ale ja prawdę mówię. Tak, tak. O, w ogóle, to mam pomysł. Nie, może nie mądrzejszy, źle to nazwałam, bardziej rozsądne. Słyszysz? Ja mam pomysł. No. Niech... Co? Niech nasi widzowie... Weronika. Czekaj. Niech nasi widzowie, także słuchajcie mnie teraz, napiszcie w komentarzach swoje najbardziej przypołowe historie, które odwaliliście w swoim życiu, związane oczywiście z rolnictwem, z gospodarstwem. Co odwaliliście takiego, co było takie na granicy? Dobra, Marlenka. Oj, Manitka już ucieka. To uciekamy. Uciekamy? Do domu. No, patrz, widzisz, jadę na drogę i idziemy do domu. Nie będziemy się ważyć, a dlaczego to powiemy, że ważył 10 ton mniej. Weronika, co ty na tą propozycję? Jaką? Żeby nasi widzowie opowiadali nam swoje najbardziej przypałowe historie. Bardzo chętnie. To teraz ty może opowiedz swoją. Ja nie miałam. To jeszcze raz. Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie. No. Czego nie posprzątałaś mi ciągnika? Czego co nie brudny? A co powiedziałaś przed tym, jak nagrywałam? Nagrywaj to, będę wsiadać do ciągnika, trzeba to dokumentować. Naprawdę to powiedziała. O, Weronika, w glanach. Innych butów nie miałaś? A Weronika, nie, ja w glanach, bo to trzeba się pokazać, bo to nas kupię. No, a mama mówiła, nie bierz takich butów, nie bierz takich samych do kościoła i na skupę. Ja mówię, mamo, ja jadę droższym sprzętem na skup niż do kościoła. Naprawdę to powiedziała. Potwierdza po raz drugi. Kliknij jeszcze na ekranie informacje. No, próba jest robiona. Elegancko, te sprawy. Elegancko, ten tego.
Bo pani tu jest jakby luksusowo. Leksusowo. A widzisz tu jakiegoś Lexusa? O, stoi. Nawet to już to Citroen. Volkswagen. O. Tato ci pokazuje, żebyś jeszcze ten tego do przodu. Oj, on się tam zna, jak wilk na gwiazdę, jak ja sama umiem. Ale będzie na ciebie zły, jak będzie obciążnik. No leć, widzę, że nie dotkniesz się. Co by nie było, dwie takie najbardziej cechy Fenda, dzięki któremu go kochasz. Skręt. Najbardziej. No, i druga? Druga, wygoda. Nie, inna. Taka, dla mnie wygoda. Skręt i wygoda. Nie, powiem ja w takim razie to Weronikę. Spalanie. Skręt oraz spalanie Fenda. A skąd ty wiesz, bajka. Jakie ma? Ma bardzo niskie spalanie. Ty tego nie wiesz. Ty, jako użytkownik, ty to zaprzeczasz? No nie zaprzeczę. Ty patrz, węgiel tam jest. Boże, ty zawsze masz jakiś... No i wygoda oczywiście, komfort i tak dalej. No tak naprawdę w dzisiejszych czasach, jak się w każdej marce, jakiej by się nie zapłaciło, no to... Kto tam jedzie? Jak autobus. Zapłacisz, to będziesz miał. A nie, śmieciarka. Twoja przyszła praca. Nie. Myślisz, że ja się z Fenda przysiądę na śmieciarę? Co ty? O, będziesz taki... Co ty, niepoważny? Będziesz miała odpowiedni kolor zieleni. Ty, ja mam pomysł, mam pusty tanty, może mu pomożemy, a później mu wsypiemy. Oj, nie wiem, czy byśmy się dogadali. No tutaj jakimś piaseczkiem było sypane nawet. Widzisz? Gmina bogata, czy chyba tak bogata? Oj, nie wiem, czy to ten ze skupu nie posypał, bo to tylko na zakręcie, żeby ktoś się nie... Ekonomicznie, Weronika, tylko na zakręcie. O, gąski. Gąski do domu. O, trzy, ale ładne. Weronika, może my będziemy mieć gąski u siebie, co? Oś, myślałam, że chcesz sobie wziąć. Gdzie tam kupić? A my mieliśmy kiedyś, nie tak dawno. W ogóle, to jak dojdzie to do skutku, nie mów Weronika co, to w tym roku zrobimy taką serię zwierzątkową, tylko jeszcze się zastanawiamy, bo to jest wymysł naszego taty, tak jak teraz, nie, że mamy... Nie, to nie będzie. Tak jak teraz, że mamy te króliki, to ogólnie mama tak narzeka już na nie i to jest naprawdę bo, prawda. Bo narzeka, iż ponieważ tato też narzeka. A dlaczego? Bo nasz niuniu zjada nie, je. Nie, króliki. No i ogólnie jest u nas problem z tymi królikami. Więc no, my lubimy zwierzątka, więc może byśmy wymienili te króliki na coś innego. Na... Nie mów na co. Na słonie. No, tak, na wieloryby. Może być, ale nie mamy oceanu. Więc ogólnie to pewien plan by był. A czy to dojdzie do realizacji? Jeszcze w sumie się nad tym zastanawiam. Więc zobaczymy. A ty byś chciała? Nie. Nie? Nie. Ale to takie fajne jest. Ale to, Marlenka, jest obowiązek. No wiadomo, że obowiązek. Każde zwierzątko. Kotek, piesek, a ty ciągle cię w domu nie patrz, ma. Tutaj sobie dwa kotki siedzą. Jak mi ciągle w domu nie ma? No, nie jesteś zawsze w domu, więc kto będzie dbał? Ty, czyli co, nie zjadę, patrz, jadę środkiem. Będzie czołówka? Nie będziemy mieć zwierzątek. Ręka. Nie zjadę, będzie czołówka? Będzie, czemu? Ale ty masz większą masę. No jedź, panie. Kurde, ten znak. Jest tak blisko. Tak blisko. Weronika, dalej. Tak blisko jak ja. Nie był ciebie nikt tak blisko. Nie wiem, co to było. Wiesz, to też nie wiem właśnie. I nie poznał... Nie, inaczej było. Moim myślą coś tam. Jak ja! O! I prawa autorskie. No, i pyk, zdjęty z kanału. A była jeszcze taka parodia i to było, pamiętasz co? A było. Pastwisko nad staw. O, to bardziej do nas pasuje. Tylko nie mamy pastwiska. No i jeszcze jakbyśmy mieli krowę, byśmy mówili. Ty, Marlenka, ja mam pomysł. Kupimy krowę sobie. I na tym pastwisku. I będziemy razem blisko. Ale nie mamy pastwiska. No, to by było coś. I będziemy hodować jedną krowę. I jednego cielaka. Nie, tylko jedną krowę. I co, będziemy in vitro ją zapładniać? Nie, będziemy mieli mleczko. A, mleczko. Do kawki. No. Oj, my to, Weronika, zrobimy interes i karierę jak Nikodem Dyzma. Z naszymi pomysłami. O kurczę. I ogólnie dużo jest pytań o nasze plany.
nasze plany na ten sezon, ale my, wiecie, my to jesteśmy my, więc nic wam nie powiem. Ja jeszcze sama nie wiem, jakie te plany będą. Oj, coś tam wiemy, co w tym roku będzie. No coś tam wiemy. I ogólnie zapowiada się na pewno dużo pracy. Dużo takiej pracy, nie tylko na gospodarstwie, że w polu chodzi mi o to, takiej pracy polowej, ale i takiej właśnie na gospodarstwie, ponieważ są plany. Wy tylko możecie się domyślać, co to będzie, ale no, będzie to oczywiście wymagało i ten rok zapowiada się na taki, no w sumie bardzo pracowity, jak mi się wydaje. Dla kogo pracowity? Ten pracowity. A ty co się zamierzasz, obijać? No, może sobie na wakacje polecę i zostawię to. Gdzie? Nie wiem. Do Honolulu. Powiedziała, gdzie po co. I wrócę. No i tu co? Wszystko na gotowe. O, co byś ty, co ty byś nie chciała? No, właśnie chciałabym. No i o czym jeszcze pogadam, Weronika? A, patrz, jaka tragiczna droga. Ale dobrze się jedzie, bo nie ma lodu na drodze. No to właśnie tata nam wczoraj opowiadał, że jak jechał, to chyba na odcinku już w Kotlicach. Nie, tak nie było. To ty ziewasz? Nie, ja też jechałam. Weronika, który to godzina, że znaczy, wracałam i też było ślisko, ale wiadomo, on jechał z ładunkiem, to było gorzej. Także jednak trzeba uważać. Nie wiem, jak tam u was sytuacja ze śniegiem. Chociaż niektóre osoby mi pisały, że już go nie mają. A my się cieszyłyśmy, no tak fajnie, Weronika teraz mówi, nie, bo teraz ciepło. No bo fajnie jest teraz. Co? A wiecie, no. Wiecie, że za tydzień w środę będzie 7 stopni ciepła? Znaczy u nas. Weronika, ale, pogodynka. Ale to się może jeszcze zmienić. No. To co, zapowiadasz pogodę od tego roku? A wiesz, że protest będzie w Zamościu? W środę chyba? No to opowiadaj, bo to nie tylko do mnie. Ale ja nie wiem właśnie, tylko tyle wiem, że będzie w środę w Zamościu. Chyba, ale to... I czego będzie dotyczył? Ale to nie są pewne informacje. I czego będzie ten protest dotyczył? Marlenka będzie strajkować. Sama. Ja nie wiem, tak się wybrudziłeś, tu masz błoto na kolanie, masz błoto, a ty nic nie robiłeś. Oj, bo widzisz, że ciężko pracuję. No to ja dzisiaj po tandemie skakałam i go nakrywałam. Co ty gadasz? Kto ci pomagał? A kto nasypał cały tandem? No sam się sypał. No, ale ja pilnowałam. Oj, tak, tak. Także my za chwilę będziemy w domu. Nie. Idziemy na skróty czy główną? Nie wiem, jak chcesz. Możesz pokazać nową trasę. Bo nie wiem, czy wiecie, czy wam pokazywałyśmy, ale w Kotlicach mamy nową autostradę. I chyba nie będę tędy jechać, bo trochę ślisko, a tam wąsko jest. Także witamy w Kotlicach, witamy serdecznie. I bym wam coś jeszcze pokazała, tylko nie wiem, czy mogę. No, ale muszę wiedzieć co, bo ja ci muszę na to pozwolić. Coś nowego. Oj, może lepiej nie. Dowiecie się w swoim czasie. Jak to jest? Nie wiecie, dłużej żyjecie. A tutaj oprócz. Trzeba się rozpędzić, bać, będzie wypadek. Nasza działeczka. Marlenka, będzie wypadek, nagrywaj to. Co ty? Kurde, naszą... nie zdążyłam. Naszą panią listonosz chcesz sprzątnąć? Nie, żartowałam. No, a poza tym to, proszę bardzo, pozdrawiamy serdecznie naszą panią listonosz. Dogonimy? Nie dogonimy. Co, i pomachamy jeszcze na koniec? No, może coś dla nas ma. A może akurat do nas jedzie? O! Może być, może być. Rentę. Bierz jakąś rentę. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Mam w planach, ale chyba masz nie... Masz rentę w planach? Nie, ale mi nie wyjdzie. A na co tą rentę będziesz na brała? Na żółte papiery. A, dobra. O nie, nie jedzie do nas, patrz. Skręciła w lewo. Także jesteśmy w centrum. Mamy kościółek, tam jest krzyżówka. Nic nie jedzie? Ty, pisarnie, Marlenka, chcesz chleba kupić sobie? A co, u nas taka bieda, że kaczki no będą mi rzucać? Taka bieda, że idź, zapytaj się, może da ci. Na czekaj, jak to się mówi, na zaczekaj, czy na zeszyt? No coś takiego. Obie wersje są poprawne. O, jakieś chrupki leżą. Żeś zahamowała? Bo tu on jakoś stoi tak na środku, że jak wezmę, oberwę mu lusterko, to
Będziesz płacić. No. Mało, że nosem szyby nie zaryła. A i nikt by nie płakał. No i ogólnie pytacie nas cały czas o targi, bo teraz są przecież i w Kielcach, i w Poznaniu, ale niestety sami widzicie. Samo się nie zrobi. Będziemy na 99% w Lublinie. No i w Kielcach, bo teraz są te warzywniczo-osadownicze właśnie w Kielcach i są też Polagra premiery teraz, ale niestety no praca przede wszystkim też zawsze wspominamy o tym i nie obiecujemy wam, że będziemy na pewnych wydarzeniach, bo wiadomo, praca jest zawsze na pierwszym miejscu, więc jeżeli są jakieś targi, no to zawsze kierujemy się tym, żeby jednak... Kierujemy się rozsądkiem. Tak, rozsądkiem. Żeby mieć czas i żeby nie zostawić naszych rodziców samych ze sobą, więc jeżeli jest możliwość i jeżeli tej pracy nie ma, albo jest to praca, z którą nasi rodzice sobie poradzą sami, no to wtedy można gdzieś sobie pojechać. Prawda, Weronika? No, ale my się ze sobą zgadzamy. No, nie zawsze, ale różnie bywa, wiecie jak to jest. No, z rodzeństwem. Jak to młodsze rodzeństwo się nie jak słucha, to starsze rodzeństwo jest niegrzeczne. Jak to starsze rodzeństwo jest niegrzeczne i to bardzo. Ty sobie ten. Co? Grzeczna bądź. No, ja mówię prawdę. Z nowym rokiem bądź grzeczna. Słuchaj A, to się. Kiedy to już nowy rok, bo już stary jest. To jest stary rok. Nowy rok to będzie w styczniu. Aj, zero. Aj. 1 stycznia będzie. Dobra. Ale żeśmy się rozgadały. Tak. No. Patrz, pszenica rośnie? Powschodziła czy nie powschodziła? Widać coś? Hamulcuj. Jak myślisz, śmietnik jest opóźniony czy nie? Nie, moim zdaniem jest pełny, bo śmieciarka przecież jest dopiero niewielkowa. A może jechała z drugiej strony? No, pewno tak. No może... Oj, przewróciliśmy śmietnik. Żartowałam. Kurko, ty gadasz. Ciekawe, jakim cudem. Normalnie. A w ogóle podjeżdżaj szybciej, to jeszcze coś opowiem. Bo chodził u nas wczoraj ksiądz po kolędzie. I mówi, że no, zawsze tak jadę koło drogi, tak coś stoi, a że takie lwy nas pilnują, takie, jak to on powiedział, olbrzymy. Także naszego księdza proboszcza bardzo również pozdrawiamy. O, proszę bardzo, nasze lewki. Gdzie tu podjeżdżać? No ja nie wiem, jak tu zajeżdżać, no to Hazja jest w gospodarstwo. Ja bym podjechała, a tak o. Tak oło? Tak oło w koło. O matko bosko. Jak to, żebyś ty to zrobiła? A zaraz zobaczysz. Bo jak objadę teraz w koło, to później będzie lepiej wyjechać. Ale ty dobrze gadasz. Ty tak dobrze ja gadasz. Ja myślę. Ale ty gadasz, Weronika, ja dobrze. Myślę. Ty myślisz? Tak. To ja tak myślę, że ty myślisz. Żeby było dobrze. Żeśmy nachuchały. O, bo to klimatyzacja jest wyłączona, dlatego tak się zrobiło. O, a tam 26 stopni. Nie, było wyłączone. O, i patrzcie, tu rozsypane. No pokaż mi. No i kto to tak ładuje? No ja nie wiem, kto to tak ładuje. Tatuś nas kochany. Nie no, przyznajmy się, że to my. Nie wszystko. No, ale żebyście wiedzieli, no to co tu jest bardziej porozsypywane, to my po sobie sprzątałyśmy. No. A teraz niestety, no trzeba... A jak to jest możliwe, żeby na środku rozsypać? No ja nie wiem. No ja też nie wiem. Dobra, to teraz Weronika ładnie wyceluj. No ciężko będzie. Co ciężko? Nic nie ciężko. Także żeby to teraz pozamiatać, to trzeba będzie czekać na mrozik. Nie pozamiatasz tego, bo to już ci nie nadaje do niczego. No i teraz tak naprawdę, jak tego śniegu już nie ma, to człowiek na to wszystko patrzy i już widać, ile będzie pracy na wiosnę. Zobaczcie, tego szklarnia. Trzeba będzie ją umyć, przekopać, tu je wszystkie poobcinać. No, co tu gadasz? Z wiosną. Ja nic nie zamierzam robić. Ja na wakacje lecę. Tak. Jabłonki do podcinania. O, i jeszcze w ogóle będziemy jeszcze coś robić. Tak? No. Ja nawet wiem co. No i patrzę na to. Nawet nie muszę patrzeć, żeby wiedzieć. No także ogólnie to tatuś nam zaplanował tak teraz czas, że nie będziemy się mówić. I sam nam to w sumie obiecywał. Cieszysz się, Weronisia? Skaczę z radości, tak jak widać. Ale czego ty nie skaczesz? Bo siedzę. Ale to skacz.
Nie. Olej. Bo dziwnie to będzie wyglądać. Dobra. Będzie? Będzie. Ej, to trzeba sypać? Trzeba do ojca dzwonić. Dzwoń do ojca. A masz mój telefon. Dobra. Berka właśnie podjeżdża w kolejnym zestawie. Naprawdę ubolewam, że nie mamy więcej tutaj wyłożonej gumy, dlatego tam gdzie jest, no to widzicie jak wygląda, ale tam gdzie nie ma, o, trzeba będzie to posprzątać, ale teraz jest mokro, dzisiaj naprawdę spadło sporo jeszcze deszczu, oprócz tego, że śnieg się topi, także Berka celuje, aby było równo do wysypu, także ten pusty tutaj jeszcze troszkę jest, więc zaraz z Berką będziemy szuflować. O, tatuś właśnie plandykuje. Jeszcze. Dobra, wystarczy. Stój. Chociaż. No mogła trochę do tyłu. No więc rozplandykujemy jeszcze tą. Co, Wera? Nie mówię, że ja też wąsy mam. Masz wąsy? No. Pokaż. Już powycierałam. Skikasz? Co? Skikasz? No. To zapraszam. Nie ma, wszystkie gumki są odczepione. O, tutaj też porozsypywane. No może trochę jeszcze się obsypało, Wera mówi. Że pszenica jest na górze, na plandece. Dasz radę sama? Zobaczymy. No, także tak. A mogłyśmy to w nocy posemiatać, jak był mróz. Ale jednak już było późno. O, tutaj widać naszą pszeniczkę. Dziadam. Pięknie. Mogę włączyć na pewno? A jesteś tego pewna? Na 100%. Na pewno? Tak. O. Benz. Także co? Wysiadamy, Wera. Kapturki na głowie. Ale żeś walnęła. I co? My jesteśmy w domu, także zaraz załączamy systemy i będziemy sypać. Tylko będziemy na razie sypać. Bardzo też pada, więc musimy troszkę poczekać. Tak, odstać. Tandem jest akurat załadowany, miałam powiedzieć. No, już załadowany, zaraz odjeżdżamy i będziemy sypać na skupy. No, jest zaplandykowany, także trzeba swoje odczekać. I co? Nie będziemy przedłużać. Na szybko zmontujemy, wrzucimy wam. Także życzymy wam udanej reszty, żeby kolejna część dnia była udana w ten sposób. I co? Po raz pierwszy w tym roku dziękujemy wam, że byliście razem z nami. Że subskrybujecie nasz kanał i róbcie tak dalej. I dziękuję bardzo. Zobacz, Nikodem do nas idzie. To Nikodem chce być bardzo na filmie. Zasubskrybowania naszego kanału. Lajkujcie, komentujcie. No. A co to za psinka zbłąkana? O, a matko. Gdzie twoje kurtałka? A gdzie? Czemu ty jesteś nagi? O Jeziu. No Boziu, matka, bierz mnie. Chodź, Nikuś, nie będę cię brała, bo ty... O, jeszcze sobie buty umyję. No, jest taka plucha teraz. Zobaczcie tylko, można zobaczyć, ile Blanka. Już spadło. Marlenka, coś ci powiem. Deszczu, no. Jeszcze tego w tym roku nie robiłam. No. No, ale raz się żyje. Weronika! Dobra, może... A się Nikodem możemy iść. Zglądną. No, dobra. To jeszcze raz... Wszystkiego dobrego, buźka. Tup, tup, pa, pa. Tup. Tup, tup.